Witam się w mojej kuchni po raz kolejny z Wami. Tutaj jak widzicie przede mną mam miseczkę makaron. U mnie taki makaron. Dzisiaj będę robić danie z makaronem. Najlepiej się nadają świderki do tego, bo to będzie zapiekanka makaronowa, ale ja akurat mam taki makaron, taki muszelki, więc będzie. Ja tu mam kilogram makaronu. Zobaczymy, czy tutaj wszystko mi ten makaron po prostu pójdzie do tej zapiekanki. Z ręki Wam tutaj teraz nagrywam. Jakiś druszlak, wiadomo, do scedzenia. Papryka jedna. Może tutaj dalej przejdę. Czosnek. Cebulka, to wszystko wiadomo, pokroję. Jakieś pół kilograma mięsa mielonego. Zestaw przypraw u mnie. Pieprz. Sól. Papryka słodka. Oczywiście koncentrat pomidorowy, zobaczymy, czy jeden wystarczy, czy jakiś przecier pomidorowy, papryka ostra, curry, przyprawa do mięsa i te wszystkie papryczkę, czosnek sobie przez praskę przycisnę, cebulkę pokroję i to mięsko przysmażam na patelni razem z przyprawami i z koncentratem pomidorowym, to później zobaczycie po usmażeniu, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj takie danie miękkości. W międzyczasie, jak woda tutaj będzie czekała na zagotowanie, pokroję sobie te wszystkie elementy do mięsa mielonego. To Wam nie będę przedłużać i pokazywać całości i jakąś tam patelnię głębszą po prostu potrzebujemy. Ja tutaj mam akurat płytką patelnię, ale mam taką głęboką patelnię. Na tej głębokiej patelni będę przysmażała sobie mięsko i potem pokażę Wam, jak warstwowo to wszystko układać. I jeszcze do tego będzie potrzebny starty żółty ser. Ja sobie jeszcze nie przyniosłam z lodówki do tej zapiekanki. No w sumie zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało w trakcie, że tak powiem, pracy. Ja idę kroić te moje warzywka do mięska i przysmażać mięsko, a tu woda niech się czeka na zagotowanie, czyli za chwilę się widzimy, jak już makaron się ugotuje i mięsko sobie przysmażę. Mam tutaj przede mną przygotowane naczynie żaroodporne, dół jest tutaj, góra tutaj, makaron już mi się ugotował, mięsko mi się przysmażyłam, ser sobie starłam, jakieś 250 gram sera, będzie jeszcze śmietana 18 potrzebna do tego. I teraz przystąpię do wykładania pierwszej warstwy makaronu na dno. Makaron może być ciepły. Mięsko w sumie też. Będę robiła także warstwę tutaj makaronu. Daję. Muszę sobie odstawić, żebym miała po prostu miejsce. Ogarnąć to wszystko. Zaraz mięsko przyniosę. Mam tutaj moje mięso z papryką, z soskiem i z tym wszystkim, co pokazywałam, przyprawami przysmażone i wykładam połowę mniej więcej tego mięsa na makaron. Prawdopodobnie makaronu zostanie. U mnie, jak widzicie, jest dosyć spora ilość, ale można sobie też to tą ilość po prostu podzielić na mniejszą po prostu część, jeżeli jest mniej po prostu domowników w domu. O, mam mniej więcej. Biorę w dalszym ciągu makaron i kładę warstwę makaronu. Wszystko ładnie mi tutaj przykryło. Staronek, widzicie, pewnie się zostanie.
ale lepiej więcej ugotować, jakby było za mało, mogę do czegoś wykorzystać. Daję też pieskowi makaron. Podobnie się robi taką zapiekankę, coś a la lasagna i reszta mięsa ląduje na wierzchu tego makaronu. I to będzie się zapiekało wszystko. Wszystko razem. Rozkładam. Widzicie, wyszła mi cała brytwanka. Oj, 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 patelnia mi tu leci. Na to. Tworzę. Wykładam sobie warstwę śmietany, by mi się tak ładnie zapiekło. Jedna śmietana, 18. Można też samym serem żółtym posypać, można pominąć śmietanę, ale ja akurat mam taki przepis, więc tak robię. Ona się fajnie zapiecze, ta moja zapiekanka ze śmietaną. O. I pozostaje nam tylko jeszcze żółty ser, u mnie Gouda. Sobie posypię. Ja lubię dosyć grubo sera, to się fajnie tak później ciągnie. I o, będzie fajna. To się dosyć szybko piecze taka zapiekanka, bo jest to wszystko już makaron gotowany, mięsko podsmażane. Tylko po prostu. Myślę, że jak na mój piekarnik, to pół godziny i powinno być ok. Zaraz może jakieś przyprawy jeszcze dam po wierzchu. I dam troszeczkę. Posypię papryką słodką po wierzchu. Dobrze by było, jakby była przyprawa do pizzy, ale akurat aktualnie nie mam chyba. I dam jeszcze tutaj tymianek. Posypię po wierzchu. Tymianek może być majeranek. Jakieś zioła. Kminek ewentualnie. Ale tutaj akurat tymianek dam w tym przypadku. No. Że wystarczy dla zapachu. Patrzę, już mam całe czerwone z papryki i to już by było wszystko. I teraz tylko przykrywam i wstawiam do piekarnika do pieczenia. Widzimy się po upieczeniu tej zapiekanki. Ja już wyjęłam tą zapiekankę makaronową z piekarnika, może wam tak z boku pokażę. I z wierzchu wygląda tak. Ja zaraz będę nakładała na talerze. Pokażę, jak na talerzu wygląda. A po nałożeniu na talerz prezentuje się w ten sposób. Wiadomo, że to będzie się troszkę rozpadało, ale wygląda fajnie. Smakuje też równie dobrze.